Drogi laureacie, szanowni państwo, chciałbym panu serdecznie pogratulować, ale przede wszystkim podziękować. Podziękować za to, co pan robi, by pielęgnować tradycje na Litwie, by pielęgnować to, co jest również tożsamością Litwy. W tym roku wyjątkowa rocznica, bo i rocznica chrztu 1050, ale również rocznica ślubu króla Jagieły. I to jest coś, co połączyło nasze narody. To jest coś, co również wzbogaciło bardzo Litwę. I ta polska tożsamość jest elementem tożsamości Litwy. I za to, że pan cały czas i państwo starają się tę tożsamość pielęgnować, utrzymać, za to panu serdecznie dziękuję. I jednocześnie dziękuję również za to, że raz w roku, bo to już 23 Kaziuk, że mamy raz w roku możliwość tego poznawania kultury Kresów i że pielęgnujemy i to utrzymujemy. Także serdecznie panu przede wszystkim dziękuję, ale również gratuluję, bo znaleźć się w gronie takich osób jak Tadeusz Konwicki to niewątpliwie wielki zaszczyt. Także proszę przyjąć gratulacje, nagrodę Żurawinę i... Znieśmy toak za laureata. Także tradycyjnie Żurawiną. Szanowny panie prezydencie, panie pośle, panie prezesie, kochani przyjaciele, drodzy rodacy. Jest dla mnie wielkim zaszczytem stać na tej scenie i otrzymać tę prestiżową nagrodę. Nie ukrywam, że jednocześnie czuję i satysfakcję, i radość, ale powiem szczerze, że przyjmuję to odznaczenie wielkiej pokorze. Płynie to nie tylko ze świadomości rangi tego odznaczenia dla Polaków mieszkających poza granicami Polski, ale również i może przede wszystkim z wiedzy o tym, jacy ludzie tę nagrodę przyznają co roku, a jeszcze więcej, jak wielu wybitnych ludzi to odznaczenie otrzymali przede mną. Jest to na pewno osobisty zaszczyt, ale myślę, że jeszcze więcej to pański bardzo znamienny gest wobec naszej społeczności, społeczności, której mam zaszczyt już ponad 20 lat przewodniczyć. Mam na myśli społeczność rejonu Sołecznickiego na Litwie, gdzie mieszka około 80% Polaków. Pochodzimy z regionu osobliwego pogranicza. Osobliwość polega na tym, że tam mieszkający ludzie nigdy w tej naszej długiej historii nie dzielili, a oni zawsze łączą. Ludzie, którzy nie przeciwstawiają, a zawsze zespalają. Ludzie, którzy w relacjach międzyludzkich, międzypaństwowych, między obywatelem a rządem nigdy nie kopią rowów, a budują mosty. Tam mieszkający poza granicami Polski staramy się być strażnikami polskości. Staramy się, proszę państwa, mieć dobrą wolę budowania tam, w naszej kochanej ojczyźnie, Litwie, dobrych relacji, budowanie naszego życia, ale jednocześnie uwzględniając formy współżycia i odrębność innych ludzi, bo nasz region jest regionem wielonarodowym. Szanując swój język, swoją kulturę, dbając o tożsamość, jednocześnie też szanując innych. Z taką właśnie myślą i z troską o jutro mamy odwagę i dzisiaj, proszę państwa, bo nam to zadane, mamy odwagę walczyć i jednocześnie dźwigać odpowiedzialność za polskie dziś, tamte wileńskie polskie dziś. Nie zawsze jest łatwo, ale my, jako lojalni obywatele swego kraju, uwzględniając zasady, te, które dzisiaj nam też dane demokracji, potrafimy wiele zrobić, bo mamy bardzo dobre doświadczenia i wiele zrobimy. Jeden z naszych litewskich
polskich na Litwie poetów powiedział takie słowo. Do Polski wyruszył poprzez kolczaste druty graniec, gdyby nie Wilno, które z duszy nie da się wykolować za nic. Myślami podążam gdzieś za Grodno, a sam słuchany Wili i poszum z Ostrobramską w parze zgodnej za dwie ojczyzny modły wznoszę. My jesteśmy bogaci, bo mamy dwie ojczyzny, Litwę i Polską. W tej atmosferze my zostaliśmy u siebie, tam, na własnej ziemi ojczystej i pielęgnujemy to, co przejęliśmy od swoich przodków. Wielu niestety musiało wyjechać z przymusu, no lepiej, jeżeli z własnych chęci. Ale dzisiaj nas łączy Polska. I dzisiaj, korzystając z tej okazji, chcę serdecznie podziękować Polsce, a Polska to jej obywatele. Wszystkim Państwu za to, że nas pamiętacie, że nas wspieracie, nam pomagacie, że i tu obecny, i pan prezydent, i prezesi towarzystw, i ja widzę wójtów gmin naszym przyjaznym. Wy wszyscy Państwo postrzegacie Polskę nie tylko w granicach geograficznych, ale postrzegacie Polskę tam, gdzie biją polskie serce. Jeszcze raz dziękuję dla Towarzystwa Przyjaciół Wilnej Ziemi Wileńskiej za przyznanie tej nagrody dla mnie, ale ja ją przekazuję dla swojej ukochanej Wileńszczyzny. Dziękuję bardzo. Brawo. Proszę Państwa, jeszcze żeby formalności stało się zadość, to członek kapituły odczyta jeszcze jaką Proszę decyzję. Państwa, ten dyplom pan, który został nagrodzony, zabierze ze sobą do Solecznic. Czytam tekst tego dyplomu. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu. Z okazji 23 Kaziuka Poznańsko-Wileńskiego nagrodę Żurawina 2016 przyznaje wieloletniemu prezesowi Solecznickiego Oddziału Związku Polaków na Litwie, Nerowi Solecznik Zdzisławowi Palewiczowi, w uznaniu jego pracy pedagogicznej i samorządowej, wielkiego zaangażowania w utrzymanie i krzewienie polskiej kultury, budowania przyjaznych kontaktów ze społeczeństwem litewskim i wieloma miastami w Polsce. Kapituła nagrody. Ryszard Liminowicz, Grażyna Wrońska, Krzysztof Klub. Podczas uroczystości kaziukowych w Poznaniu. Teraz prosimy wójta gminy Kazimierz o wręczenie też okolicznościowego prezentu. Chciałem tylko poprawić gminę Kazimierz. Otóż Kazimierzy jest kilka w Polsce, a Kazimierz jest jeden. Wszyscy poznaniacy pewnie wiedzą, gdzie Kazimierz leży, także długo nie muszę tłumaczyć. Szanowni Państwo, szanowny kolego merze, szanowny panie prezydencie, cieszę się, że mogę tutaj być dzisiaj z wami na tej scenie, bo obu was cenię. Także cieszę bardzo się, że mogę tutaj być. Panie kolego merze, jest mi bardzo miło, że mogę złożyć w imieniu gminy Kazimierz, która od wielu lat prowadzi współpracę z pana rejonem na różnych płaszczyznach, szczególnie z miejscowości Ejszyszki, której dzisiaj tutaj jest chór. Brawa dla niego, proszę Państwa, brawa! Ta współpraca jest na różnych płaszczyznach. Odwiedzamy się, jeździmy, uczestniczymy w dożynkach. To jest takie fantastyczne. Wszystkim Państwu, którzy jeszcze nie byliście na Wileńszczyźnie, podkreślam, na Wileńszczyźnie, która znajduje się na Litwie, polecam. Jedźcie tam i róbcie dobrą robotę dla Polski i dla tamtej ludzi, którzy tam mieszkają. Życzę koledze merowi wszystkiego dobrego i taki skromny tutaj upominek chciałem wręczyć i dziękuję bardzo. Jakby powiedział ten wiersz wcześniej, to bym nie pomylił Kazimierza z Kazimierza. No. Tak jest, to był z gminy Kazimierz, jak się jedzie na Szamotuły, prawda? Można jechać przez Kazimierz. Dziękujemy bardzo, bardzo nam było wszystkim miło. Dziękujemy rzęsistymi oklaskami, mili Państwo, ale naprawdę takimi prawdziwymi. Tu, stąd, od serca.